Pewnego dnia stary rolnik uprawiał swoje pola nad rzeką. Gdy podszedł bliżej do wody, poczuł, że coś znajduje się w jej wnętrzu. Zaintrygowany zbliżył się, by sprawdzić, co dzieje się w spokojnej toni. Woda zaczęła bulgotać, jakby coś ogromnego się poruszało. W ciągu kilku sekund rolnik zaczął głośno wzywać innych wieśniaków. Wkrótce połowa wioski była tam, wskazując i szepcząc, próbując zgadnąć, co kryje się w mętnej wodzie. Potwór? Olbrzymia ryba? Nikt nie wiedział. Nagle znikąd wyłoniły się dwie ogromne kępy krzewów. Widząc je, zapomnieli o tym, co działo się w wodzie. Wieśniacy ostrożnie wyciągnęli je i posadzili w pobliżu rzeki, ale stworzenie pozostało tajemnicą. Ktoś kosił trawę w swoim ogrodzie, gdy zobaczył coś niezwykle dziwnego. To nie był kwiat ani robak, to było coś znacznie dziwniejszego. To coś miało wiele chwiejących się ramion z puszystymi końcami, a w środku znajdowała się duża dziura, jakby usta. Zjadało wszystko wokół siebie. Opublikował nagranie wideo w sieci, a widzowie mieli szalone pomysły. Niektórzy myśleli, że pochodzi z kosmosu, inni, że zostało stworzone w laboratorium. Ale biolog wyjaśnił, że to zwierzę żyjące w morzu, zwane strzykwą morską. Osoba, która to znalazła, zastanawiała się, czy to głodne morskie zwierzę mogłoby pomóc oczyścić jego podwórko dzięki swoim specjalnym ruchom. W roku 2019 miłośnik przyrody eksplorował rzekę w centralnych Chinach, aby robić zdjęcia kolorowym rybom. Ale odkrył coś znacznie bardziej ekscytującego. Kiedy patrzył w przejrzystą wodę, zobaczył dziwne stworzenie na dnie rzeki. Miało płaski pysk i było pokryte brązowymi plamami. Nagle stworzenie wystawiło głowę z wody, jakby chciało się przywitać. Zdumiony, zapytał miejscowego rybaka stojącego w pobliżu. Według niego była to ogromna chińska salamandra, jedno z najrzadszych zwierząt na Ziemi. Mężczyzna szybko nagrał wideo i udostępnił je w sieci, co rozprzestrzeniło się jak pożar. Ludzie na całym świecie byli zdumieni, widząc to rzadkie, starożytne stworzenie w jego naturalnym środowisku. Biolog zbierał próbki roślin w amazońskim lesie deszczowym, gdy nagle poczuł coś lądującego na jego ramieniu. Spojrzał w dół i zamarł w szoku. Ostrożnie obserwował stworzenie. Jego ciało było długie i segmentowane, z niezliczoną ilością nóg poruszających się falami. Potężne szczypce stonogi zacisnęły się na jego skórze, na szczęście nie wstrzykując jadu. Rozpoznał, że to gigantyczna stonoga, znana ze swojej agresywnej natury. Powoli wyciągnął słoik z torby i delikatnie skierował stonogę do środka. Mimo ryzyka był bardzo ciekawy i zdecydował się zabrać owada z powrotem do laboratorium, aby dowiedzieć się więcej. Czy słyszeliście kiedyś o rybie, która może wpłynąć w wasze intymne części ciała? Rzeka Amazonka skrywa takie stworzenie. Pewien chłopiec poszedł pływać w rzece i nagle poczuł ostry ból, jakby coś go ukłuło w wodzie. Coś wpłynęło do jego ubrania. Przerażony wybiegł z wody, wołając o pomoc. Jego rodzice szybko zabrali go do lokalnego lekarza, który dokonał szokującego odkrycia. Mała rybka, podobna do węgorza, jakimś cudem dostała się do ciała chłopca. Lekarz wyjaśnił, że to kandiru, znana również jako ryba wampir. Na szczęście lekarz zdołał usunąć rybę, a chłopiec odzyskał zdrowie. To przerażające doświadczenie nauczyło wszystkich ważnej lekcji o ukrytych niebezpieczeństwach Amazonki. Wyobraź sobie, że kręcisz horror dla zabawy, a potem straszna część staje się rzeczywistością. To przydarzyło się Jamesowi Jonesowi i jego przyjaciołom. Tworzyli swój film Grozy w lesie. Ustawili magiczny, fałszywy krąg na ziemi, aby ćwiczyć swoje sceny, a potem poszli do domu na noc. Kiedy wrócili, dziwna, wysoka postać stała pośrodku ich udawanego magicznego kręgu. Wyglądała jak Groot z Strażników Galaktyki, ale znacznie bardziej przerażająco. Po prostu zakończyli kręcenie filmu i nigdy nie wrócili na to miejsce. Grupka przyjaciół postanowiła spędzić weekend na kempingu w lesie. Nie wiedzieli, że czeka ich niespodzianka życia.
Kiedy jeden z nich zaczął uwieczniać wspomnienia, nagle poczuli obecność w lesie. Poruszała się bardzo szybko, ale na szczęście udało im się uchwycić jej kawałek. Było to wysokie stworzenie, identyczne z ludźmi. Nie byli pewni, co to było. Jakieś nieznane stworzenie leśne czy Bigfoot? Szybko spakowali swój ekwipunek i przenieśli się w inne miejsce. Później okazało się, że miejsce to nie było bezpieczne, ponieważ wiele takich obserwacji było tam zgłaszanych wcześniej. Something hard and fast. The heck was that? Did you see that? Very sharp teeth. Tajemnicze stworzenie o bardzo długich uszach i ostrych zębach. W czerwcu 2013 roku mężczyzna miał zamiar surfować, gdy dostrzegł coś dziwnego na brzegu. Zawołał swojego przyjaciela, który przybiegł z telefonem, aby to sfilmować. To było szare, bezwłose stworzenie z długą, spiczastą czaszką, dużymi uszami i ostrymi zębami. Jego ręce wyglądały trochę jak ludzkie, a trochę jak szczurze. Miało długi ogon i dziwne pazury na stopach. Najpierw pomyśleli, że to może być opos szczotkowy, ale wyglądało inaczej. Wezwali ekspertów, aby to sprawdzili. Nawet funkcjonariusze kwarantanny nie byli pewni, co to było. Niektórzy myśleli, że to może być afrykański szczur, który jakimś cudem trafił do Australii. Zabrali stworzenie, aby zbadać je dokładniej, szczególnie ręce, które wyglądały bardzo ludzko, a zarazem szczurzo. Check out the hands, very, very human-like. And also very rat-like. Przerażający humanoid. Rolnik w Royal Illinois sprawdzał swoje pola kukurydzy. Idąc między rzędami, zauważył coś dziwnego na ziemi. Leżało tam małe, mokre stworzenie. Miało włochate ciało, ogromne oczy i szeroko otwarte usta. Rolnik nie mógł uwierzyć własnym oczom. Wyglądało jak jeden z tych gremlinów z filmów. Szybko zadzwonił do lokalnych ekspertów dzikiej przyrody, którzy zabrali stworzenie do swojego laboratorium, aby je zbadać. Byli podekscytowani możliwością odkrycia, czym jest to dziwne zwierzę. Odkrycie rolnika może być nowym gatunkiem. What is that? That's so weird. What is that, bro? Dwóch fotografów wybrało się do lasu, aby nagrać film z drona. Ich dron był w powietrzu i podczas podziwiania piękna lasu nagle jeden z nich zauważył białą, humanoidalną postać poruszającą się za drzewami. Zbliżyli drona, aby mieć lepszy widok. Postać była biała i bezwłosa, czołgała się na nogach i rękach jak małpa. Gdy bateria drona zaczęła pikać, ostrzegając, że czas wracać, gęsty las stał się przerażający. Zdecydowali się opuścić miejsce, a tajemnica białej postaci pozostała nierozwiązana. Miejscowy mieszkaniec spędzał czas w zoo w Asheville, w północnej Karolinie, kiedy zobaczył dziwne stworzenie pełzające po ziemi. Jego cechy twarzy były niewidoczne. Miało cztery krótkie nogi zgięte w dziwny sposób. Mężczyzna pomyślał, że to nietoperz, który zapomniał, jak latać, i zaczął pełzać. Zawołał przewodnika zoo i zapytał, co to właściwie jest. Przewodnik powiedział, że to nietoperz wampir, który pełza po ziemi, aby zakraść się do swojej ofiary. Kiedy tylko usłyszeli tę rozmowę, nietoperz odleciał, pokazując miejscowemu, że potrafi latać równie dobrze jak pełzać. Kilku wieśniaków w pobliżu amazońskiego lasu deszczowego cieszyło się słonecznym dniem. Nagle zauważyli ogromną anakondę płynącą w wodzie. Ale to, co przyciągnęło ich uwagę, to jej brzuch, ogromny i okrągły, jakby właśnie zjadła wielki posiłek i szukała miejsca do odpoczynku, gdzie nikt by jej nie przeszkadzał. Anakonda nie reagowała na obecność ludzi, była zbyt pełna i leniwa, by się nimi przejmować. Wieśniacy wiedzieli, że muszą być ostrożni, więc cicho odeszli, dając jej przestrzeń. Wkrótce anakonda powoli odpłynęła i zniknęła w wodzie. Mężczyzna siedział nad rzeką, ciesząc się spokojnym dniem, gdy usłyszał duży plusk. Wstał, aby zobaczyć, co wywołało hałas. Zbliżył się do rzeki i zobaczył coś dużego w wodzie. Było to zwierzę z dużymi rogami, które utknęły w drzewie. Jego ciało wciąż było w wodzie, a rogi nie pozwalały mu odpłynąć. Po bliższym przyjrzeniu się zorientował się, że stworzenie było martwe, nieruchome i nie podejmowało żadnych prób ucieczki.
wkrótce zadzwonił po pobliskich mieszkańców, aby pomogli mu wydostać ciało z rzeki. Co się stało potem, wciąż nie jest znane, ale ludzie wierzą, że prawdopodobnie ukryli to stworzenie, aby zataić prawdę przed światem. Kemping w lesie w nocy nie zawsze jest dobrym pomysłem. W roku 2006 dwaj mężczyźni cieszyli się nocnym spacerem w spokojnym lesie katalońskim, niedaleko swojego obozowiska. Nagle poczuli, że nie są sami. Włączyli latarki i zobaczyli przerażającą postać siedzącą za krzakami z pochyloną głową. Kiedy światło na nią padło, stworzenie podniosło głowę, ukazując świecące oczy i gniew. Wtedy zrozumieli, że to Skinwalker. Mężczyźni nie czekali, by dowiedzieć się więcej, pobiegli jak najszybciej do swojego obozu. Obudzili swoje rodziny i trzymali się blisko siebie przez resztę nocy. Dziwny mieszkaniec rzeki. Turysta cieszył się przejażdżką łodzią po rzece, kiedy zauważył coś dziwnego przepływającego obok jego łodzi. Na początku myślał, że to tylko kłoda, ale gdy łódź zbliżyła się, zniknęło to z pluskiem wody. Był pewien, że to stworzenie wodne, ale nie znał jego prawdziwej tożsamości. Sternik powiedział mu, że widziano kilka podobnych stworzeń przez niego i innych turystów, a za każdym razem, zanim próbowali je uchwycić, zanurzały się pod wodą. Jak myślisz, co to mogło być? Upon a deer skull, it appears he got stuck. Grupka przyjaciół postanowiła spędzić weekend na wędrówkach po lokalnym lesie. Podczas spaceru jeden z nich zauważył spiczastą kość głowy wystającą z drzewa oraz wiele zadrapań na korze. Na ziemi leżały rozrzucone kości. Zrozumieli, że natknęli się na szczątki zwierzęcia, które zginęło dawno temu. Ostrożnie wyciągnęli kość z drzewa. Była to czaszka jelenia z imponującymi porożami. Ustalili, że głowa jelenia utknęła podczas ocierania się o drzewo, a później został zaatakowany przez drapieżniki. Zebrali wszystkie szczątki i przekazali je do lokalnego muzeum, gdzie czaszka i kości opowiadają historię przetrwania i surowych realiów natury. Kapitan łodzi był na wodzie, kiedy zauważył coś dziwnego. Szybko zaczął filmować długoszyjego morskiego gada. Przyglądając się bliżej, zauważył, że to potwór z Loch Ness, znany tylko ze Szkocji. Ale oto zabawna rzecz. To nie było w Szkocji, tylko w zupełnie innym miejscu. Zastanawiał się, czy przyszedł tutaj, aby spotkać swojego krewnego. Później kontynuował swoją podróż z dziwnym wspomnieniem do zapamiętania. Czasami najbardziej niesamowite odkrycia mogą się zdarzyć tuż za domem. Chłopiec sadził nowe kwiaty w swoim ogrodzie, gdy zauważył dziwne małe stworzenie na liściu. Było bardzo małe, z kolczastymi elementami na całym ciele i ciekawymi wzorami. Poruszało się w sposób, który był naprawdę przerażający. Szybko zawołał brata, aby pokazać mu swoje rzadkie znalezisko, który powiedział mu, że to mysz morska, która zazwyczaj żyje w wodzie. Ostrożnie umieścili mysz morską w słoiku, zabrali ją do pobliskiego strumienia i wypuścili z powrotem do jej naturalnego środowiska. Czy kiedykolwiek widziałeś kamień poruszający się samodzielnie? Student przypadkowo uderzył w kamień, idąc swoją drogą. To nie był zwykły kamień, bo przesuwał się po ziemi całkiem sam. Po zatoczeniu się wydawało się, że ma małe nogi. Cztery małe wypustki wystawały spod niego, sprawiając, że wyglądał jak dziwne stworzenie. Zrozumiał, że to niezwykłe odkrycie. Owinął dłonie w plastikową torbę i ostrożnie włożył go do swojej torby. Tego dnia opuścił uczelnię i poszedł do muzeum, gdzie przekazał go entomologowi do dalszego zbadania. Dwie dziewczyny cieszyły się spokojnym spacerem po swoim miasteczku. Przechodząc obok drzewa, zauważyły dziwne, wijące się stworzenia na jego gałęziach. Nie wyglądały jak normalne robaki. Przypominały żywe wstążki, które skręcały się i rozciągały w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie widziano. Ich ruchy były tak płynne, że dziewczyny pomyślały, iż mogą to być obce robaki.
ostrożnie złamały gałąź, starając się nie niepokoić dziwnych robaków i pobiegły do domu z ich odkryciem. Pokazały je swojej rodzinie, ale nikt nie był pewien, co to takiego. Czy kiedykolwiek natknęliście się na coś takiego? It's like some weird alien bug.